Witam serdecznie wszystkich oglądających. Mamy sierpień, drugi dzień. Pawiki, o, to jest ich miejscówka na wieczór. Nieprzycięte skrzydełka, to wskakują, latają. Samiec, wiadomo, niebieski. Łebek już ładny, coraz większy. Ale największym takim zadowoleniem to na chwilę obecną są te moje marze bażanciki, które się tak ładnie wybarwiły. O, tu jest ten jeden samiec. Teraz już nie idzie rozróżnić, który to był ten młodszy, a który starszy, który się szybciej wybarwiał, a który później. Bo tutaj jest ten następny, także ładne papuszki już nam mi rosną. Tak się oswoiły ze mną już tutaj troszeczkę. Kurki kurkami, wszystko tam sobie biega. Chociaż pisklaki były, ale byliśmy na urlopie, jak wróciliśmy, to już nie było. Także na pewno koty porwały. No, nie boją się tak za bardzo, rozglądają się w miarę takie ufne. Także wiadomo, wchodzi się codziennie, daje się wodę, jeść, pić. Także swojemu ufają. Jak się nie robi, wiadomo, agresywnych ruchów. Fajne. To, co dałem kolegom, to się wszystko powykluwało. Znaczy się tam te sztuki, o których mówiłem wcześniej, bo wiadomo, 100% zalężenia nie było, ale coś tam się wykluło, coś przeżyło, coś tam biega. Także chłopaki zadowolone. Za darmo złoto dostali. Zobaczymy, jakie na przyszły rok już będą. To jest ten drugi samiec. I po co papugi, jak można mieć takie kolorowe bażanty? Trochę większe. Także samiczki, no to śmigają, wszystkie cztery są zadowolone. Panowie też się tutaj nie ganiają. Jest dobrze, o, obydwa. Także pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i miłych wakacji.